Nazwy ulic na nowym osiedlu mają nawiązywać do jego nazwy. Mamy Przylesie, gdzie są nazwy ptaków. Jastrzębia, Pawia, mamy tam, prawda, nazwy ulic ptaków, a po drugiej stronie będzie Polesie, gdzie będą nazwy zwierząt i uważam, że to się będzie dobrze kojarzyło. Zatem ulice na nowym osiedlu będą się nazywały Niedźwiedzia, Sarnia, Jelenia, Zajęcza, Wilcza, Lisia, Borsucza i Wiewiórcza. Propozycja wyszła od samych mieszkańców, którzy chcieliby nazwy ulic były przede wszystkim krótkie. Rozmawiałam z mieszkańcami, którzy kupili działki i powiedzieli mi, że bardzo lubią, chcieliby, żeby były krótkie nazwy. No i ja mówię, jakie krótkie? No mogą być nazwy zwierząt. No i takżeśmy, prawda, tutaj z radnymi, również ja, stwierdziliśmy, że będą to nazwy zwierząt leśnych. Nowe osiedle cały czas się rozwija. Realizowane są teraz inwestycje infrastrukturalne, działki zostały już sprzedane, także myślę, że przyszły rok to już będzie stał pod znakiem takich realizacji już indywidualnych budów. Zostaną zakończone te właśnie wszystkie inwestycje w media, tak, które są potrzebne i niezbędne, również droga. Także myślę, że w przyszłym roku zacznie rosnąć nowe osiedle i w najbliższych latach Lubin będzie mógł się pochwalić kolejnym pięknym osiedlem, w większości domków jednorodzinnych. Nazwy nowych ulic zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.